salka, ze stawykiem na krzywej ławeczce. Tak se siedzą piękne skoły, tak se los plawiają, do lachowa cię nie mogą, wiele lub mają. Co sobie idzie z głowy łoń, dalej mnie się stale. Dobrze, a skąd że pamiętam, jak ci je namiano. Tak staleczka starzykowi rzeczy na ławeczce. Kaj się wiło dzikie wino w małej zabrudeczce. Ładnie dzisiaj przybili. Strasznie, że się rada, że i ja jest z wami. Tuż mnie wszyscy duma pilnie łablikali. Stareczka mi pięknie kabotek wyprała. Mama nas lubiła, wodka bidlowała. Żywotek mój szumny, myślę se, widzicie? I wszyscy mi dzisiaj pięknie pochwalicie. Mamy rozmaite podarki, bumbul na patyku i kalim do stary. Miejcu było wielkie pomarzanie, bo fotografie stare wyłuknione. Kopy, kiedy grała starka, poskrzypane dłonie. Kopy strzygnął kapka, bo i tu leciała, jak starka z miłością ze spiski. Jo je jeszcze mały i niewiele umie, ale sto się liczy kapkę, że ja chcę rozumie. No bo wiecie, rozstawili, to obszarcie, popiel pukie do wszystkiego, to wy mnie tu wiecie. Bali tak jak moi ojca, wszają se ogromnie, choć mamunka jest trzepatą, tacie prawie, może umie, a mało wiele już nie wiedziało. Co by się wiesieli, ojcu rozleciało. I może by ani razem nie byli, bo kiedy przyszło łóżku z wobą, to się starzyk jej festować. Starzyk Franciszek, ten od mamy, to się pytał pyny, wiele tacik mają pola i jakie maszyny. No a starzyk Bylek zaczepa się widzi, na co komu dzisiaj pole, gdyć co to za życie. Urobione ręce, w moczach koltaczka, furty na polu wydobyć. Na co ta ziemniaczka? Mój junek jest zdolny, zrobił fakultety. Robotę ma dobrą, a pole niestety. Franciszkowiś ku głowicom, poczerwienił kapkę, dziągnął coś pod strzechoczem i kiwnął na babkę. Stanęli po stołu i Franciszek tak plan. Co to jest za galan bez pola? Nie chcę tylko piór pod blanką. Kiedy mimo pola, inne ręce jako pasz, lepiej co by se wasz jonek inszą ciuchę znalazł. Bez mała, fest było taką przeżeraną. I isto więcej by było, gdyby ojcowie moi dali nogę i twarożę się nie skończyło. No a starszyki, nie się spiwno, to się zgodzić nie pora. Skóry dla którego nie było, to się bierą nie kurwa. Jeszcze rzecz nie mały, czasu mu za tera. Myślę, że coś kiesi znów ten kawalera. Będę przed smowami mówią o powodu i isto za czasu z galanem do nogeta. Kiedy będzie krowy pasło, już ani nie rozstawiali. Doszli do dworca, na chwilę poczekali, aż na nas przyjechał pociąg z mostów. I barka widzieli napis cieszy. Pociąg stanął, gryźli prosto wagonu z ludziami. Na pierwszym przystanku pytali się ludzi, każ są i czy to ją cieszy? Ludzie im odpowiedzieli, że to dziarka grudek. Naraz, kiedy się poklepował po plecach. U nas się obróciła, a tu rewizor, niewielki chłopak z siwym fusem. I spytał się jej, kam jadzie? Ona mu odpowiedziała, że do siostry, do Cieszyna. Rewizor tak się na nich patnie podziwał, bo uwidział, że dziewczyn małe, a same do Cieszyna jadzie. Tu się jeden spytał, z kimś jest? Czy kiedy wie, że do Cieszyna jadzie sama? Barka zciekawiła, że jest Bukowca, że jej mama wiedzą, bo się boła, że jak powie, że jest Jałozinki z Polski, tu jeszcze ten chłop zakłócił na czeską policję. Rewizor się jednym obrócił i poszedł dalej.
Po godzinie jechania Bartka przez okno na stację widzieli napis ciężki cieszyn. Pociąg stanął. Wszyscy ludzie wysiedli, tuż Uma zaraz za nimi też wysiedła. Wysiedli i nie wiedzieli, kam mieli iść. Bo urodziłem się pół roku po wojnie i nie było żadnych zabawek. A jak się znaszło, cośmy się tym zabili. Wolili się tam kole starej szkoły, wobec rudenkiele. Mury tam były stare, przemokałe, kiedyś już na szybkiego. Znaczył jak tam kapł z piszkiem, samo rozgrywali i uznali, że tylko na się stare godziny, kiedy były do naciągania, a wyśnie odzywali miasto. Tu jest nasze rodzinne gniazdo. Tu są nasi najbliżsi. A wszystko to wśród pięknych gór i lasów wokół Królowej Rzyk i granicznej rzeki Łolzy. Kiedy jeżdżymy z mamą i tatą na kole po dziedzinie, to nieraz widzimy kamienie graniczne, które pozostały jeszcze z hańdownych czasów. A czasem mijamy stare pamiątkowe kapliczki, które opowiadają o trudnej historii naszego regionu. Na tych naszych ziemiach toczyły się wojny i powstanie śląskie. Nasi starzykowie kupę przeżyli i też po latach szumnie o tym opowiadali. Po co? Wiecie. Po to, żeby my, dziecka, znały naszą historię. Jak prawił jeden mądry chłop, ludzie, co nie znają swoich historii, są jak ptoki bez gniazda. Na tym naszym cieszyńskim wojoku było dycki kupa. Służyli u nich rozpiastum, rozhasburgum, albo zaś rakuszanum, a na koniec polokum. Na tych o zabawkach naszych starzyków napisała Anna Kubinkowska. Opowiem wam te razy, jako się cieszy dziecka zabawiały na tym moim prosto miłym Śląsku Cieszyńskim. Kiesi handlowi na cieszyńskiej ziemi, jak inny w chałupie urodziło dzieciom, to matka budowała leżysto kolybki. W tej kolybce dziewczynka se spała, cyckała czumelek i wydała straszki mlyku. Potem, jak już ino taki bajtek zaczął chodzić, tuż mama, mucosikun, do zabawy musiała zady nastyrkać. Roz to był jakiś kałganek kolorowy, albo drewnianą łyżkę. Lewo jakiś przez starzyka ustrugany konik czy piesek. Dziecka w chałupach zabawiały się beleczy. Moja starka prawiła, że ją Roz w życiu potem wziął na łodkę w domu na Marcina i kupił mi lalkę we wózku. Co to było radość, a płacze ze szczęścia. Starka opowiadała, że jeździła po dziedzinie tam, a na to z tym wózkiem. Zaś jej mama, a moja prababka, sztrykowała tych lalce spod, a cztery, co by ino musi dogodzić. Bo każdy ten woloczek stracił swoje brele. Ale dobra lata szpaczną macie, wyczekuje wózki i przycuwaliuje. Bardzo szpaczce wodwany i teraz leci w okolicy. Kurde wreszcie, kurde brele! Doszli wejdą moje brele. Przewracasz pokerne, potem podnią mlego. Borcz na serowo, wygnata mlego. Żeby w kafiorku ma to żywo lepie. Głowa spocona, cały się trzepie. Sakramencki brele, na a ze szczęścik wcisła. Lego woda, co z grudno nad przyszła. Prawdź, na cóż ty robisz, ty stary pod ciebie? Zwali ci na będzie, mieli ci się władzie odnoli. Wisto, żeś mi kańczyk te bryle wraziła. Lego mi wodziana, a nie dzięki nie mam. Na polu czmotne, trochę świeci. Popsa, myślę, mam to wszystko w dzieci. Rozrzegło się naraz po dziwowym miary. A w nim po kuchu przeforgało ciary. Dziwo się nakinął, po łebie się wali, bo znaszło się bryle, co i tak chrydali. Z miedzą babą, co pokazywała, z tej złości mu Agnie wieczerze nie dała. Czy to nie ma gańba? Powiedzcie wy sami, gdyś brała na kumę, a kadać pod rączkami. Dziękuję. I zapraszamy całą grupę, co się do zdjęcia, którego myślę.